Odnalezione okręty posłużyły do najazdu na Polskę i rabunku Szwecja. Odnalezione w Vaxholm wraki to okręty wykorzystane do najazdu na Polskę w XVII wieku. Odnalezione w 2019 roku w pobliżu Vaxholm pod Sztokholmem dwa wraki to okręty wojenne, Apollo oraz Maria, które zostały wykorzystane przez króla Szwecji Karola X Gustawa do najazdu na Polskę w XVII wieku, poinformowali w środę archeolodzy. Według badaczy i nurków ze sztokholmskiego Muzeum Wraku oba statki wybudowano w 1648 roku, Apollo w Wismarze w Niemczech, a Marię w stoczni Skeppsholmen w Sztokholmie. Ustalono to dzięki analizie próbek drewna dębowego, jakie posłużyło do budowy jednostek. Źródła historyczne wskazują, że okręty zostały celowo zatopione w pobliżu wyspy Vaxholm w 1677 roku. Zanim zostały wycofane, posłużyły królowi Karolowi i X Gustawowi do najazdu na Polskę podczas potopu szwedzkiego 1655-1660. Tego typu średniej wielkości okręty ok. 35 metrów długości, 8 metrów szerokości, wyposażone były w ciężką artylerię. To nieduże statki, ale porządnie zbudowane, aby mogły utrzymać ciężar wyposażenia. Charakteryzowały się stosunkowo silnym ogniem, twierdzi archeolog podwodny Patrick Hoeglund. Początkowo nurkowie, natrafiając na wraki jesienią 2019 roku, sądzili, że odkryli duże okręty podobne do galeonu Vasa, który został wydobyty w 1961 roku i prezentowany jest w Muzeum Vasa w Sztokholmie. Mająca 69 metrów długości i 12 metrów szerokości, Vasa zatonęła w 1628 roku tuż po zwodowaniu na oczach tłumów. Ten ogromny statek był przygotowywany do wojny z Polską, na jego dziobie umieszczono podobizny polskich szlachciców w upokarzającej pozie. Jak podkreśla Hoeglund, duże okręty typu Vasa były pomysłem króla Gustawa II Adolfa i miały świadczyć o wielkości Królestwa Szwecji, budząc strach. Były jednak niepraktyczne. Po śmierci władcy w 1632 roku zrezygnowano z niewygodnych jednostek na rzecz średnich okrętów wojennych. Te mogły służyć do wielu rzeczy i były bardziej zdatne do żeglugi, uważa archeolog podwodny. W drodze powrotnej z Polski okręty, Apollo oraz Maria, przywiozły do Szwecji wiele łupów wojennych. Grabiono właściwie wszystko, dzieła sztuki, książki, a nawet rzeźby, fontanny, posadzki. Zrabowane skarby są do dziś własnością szwedzkiego państwa. Część z nich można zobaczyć między innymi w zbrojowni Zamku Królewskiego w Sztokholmie oraz na Zamku Skokloster. Muzeum Wraków Wrak, Museum of Wrecks, w Sztokholmie jest nową placówką, która ma zostać otwarta jesienią na wyspie Djurgården w pobliżu Muzeum Vasa.